Perdona? Słucham. Mylisz się, zakładając, że twoja muzyka przypomina go choć odrobinę. Beethoven był załamany po śmierci matki, a ojciec go zadręczał, próbując zrobić z niego drugiego Mozarta. Jego muzyka jest pragnieniem wolności. Wyraża nieodwzajemnioną miłość, samotność i gniew. Jesteś ekspertem? Owszem. Ojciec był dźwiękowcem w studiu nagrań. Jako dziecko słuchałem muzyki klasycznej. Wiem, jak się nie gra Beethovena. Słuchałeś, jak nagrywają. Łatwo gadać, gdy się nie próbowało. Nic nie słyszę, popękały mi bębenki. Nie znoszę cię. Bo jako pierwszy powiedziałem ci prawdę? Masz świetną technikę, ale grasz bez emocji. Jak robot. W życiu nie spotkałam tak zgorzkniałego, marudnego i aroganckiego typa jak ty. Tak się gra Beethovena.